Rozkminiałeś kiedyś taki motyw w swoim życiu, dlaczego różni ludzie różnie się zachowują, dlaczego w ogóle mamy różnice osobowości, dlaczego dwie osoby mogą spojrzeć na tą samą rzecz i mieć różne przemyślenia. Dla mnie osobiście stało się to mega fascynujące w momencie, gdy zacząłem rozkminiać różnice między ludźmi. W większości czasu tak myślę od dziecka, od narodzin, aż do wieku dorosłego. Żyjemy troszeczkę w takiej szklanej kuli, gdzie mówi nam się to, jak wygląda świat, co powinniśmy być i poniekąd jesteśmy dość skrajnie w tym egocentryczni i nie dostrzegamy tego, że to, co mówią nam inni ludzie, nie jest do końca takie, jak jest w rzeczywistości i zaczynamy mieszać przekonania z percepcją rzeczywistości i ważniejsze dla nas wydaje się to, jak nazywam rzeczywistość, niż to, co w tej rzeczywistości się w ogóle dzieje. I przez to z biegiem czasu mamy taką tendencję do uważania, że to jak my postrzegamy świat, taki on jest. I wydaje nam się, że to jak my dosłownie widzimy świat, to inni ludzie też go tak widzą. I w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu przebudzenia, gdzie uświadamiamy sobie, że o cholera, jednak ile ludzi, tyle światów. I zwykle wydarza się to gdzieś na przełomie 20-25 roku życia. Tak uważam, u mnie się tak wydarzyło. Jak rozmawiałem z większością moich znajomych, to też tak mniej więcej to wskazywali. I doszedłem do wniosku, że ma to duże znaczenie w naszym życiu. Ma to znaczenie w tym, jak formułujemy relacje, jak formułujemy sądy, opinie. Gdy zaczynamy rozkminiać to, jakie są różnice między ludźmi, między różnymi światopoglądami na świecie, w ogóle dlaczego jedni ludzie wierzą w rzeczy tak, a inni troszeczkę inaczej, dlaczego jedni ludzie są bardziej racjonalni, inni emocjonalni, dlaczego jedni ludzie stawiają bardziej na praktykę, inni na teorię, dlaczego niektórzy nie potrafią się zdyscyplinować i rozpraszają się wszystkim dookoła siebie, a inni znowu chcą mieć silne poczucie kontroli, silne poczucie stabilności i chcą mieć wszystko poukładane w życiu. To się zaczyna wyjaśniać z biegiem czasu, gdy człowiek zaczyna dostrzegać, że życie jest bardzo kompleksowe, jest bardzo skomplikowane i w zasadzie to, przynajmniej dla mnie osobiście, z biegiem czasu coraz trudniej jest wydawać sądy, opinie, czy w ogóle wierzyć w swoje własne przekonania. Ja coś tam mówię, ja coś tam przekazuję, czy to do kamery, czy rozmawiając z przyjaciółmi, ze znajomymi, czy robiąc jakąś robotę, czy robiąc coś kreatywnie, ale z tyłu głowy cały czas mam takie poczucie, że można byłoby to powiedzieć inaczej, że można byłoby wskazać niektóre niuanse, można byłoby rozpakować niektóre generalizacje, można byłoby coś jeszcze wyjaśnić, coś znowu uprościć, coś ulepszyć. Więc na dobrą sprawę, gdy coś przekazuję, ja sam osobiście, mam poczucie, że jestem skazany troszeczkę na niedokładność opisywania tego i myślę, że to jest jeden z elementów tego, co nazywamy rozwojem i w zasadzie to chyba dobrze, że dostrzegamy takie rzeczy w sobie, bo takie ślepe wierzenie, że wszystkie myśli czy przekonania są prawdziwe, no moim zdaniem zawsze zahacza to pewnego rodzaju fanatyzm i taką wiarę bez jakichkolwiek przypuszczeń, założeń, że można byłoby coś widzieć inaczej. I chciałem się dzisiaj z wami podzielić takim przemyśleniem, które dla mnie jest ważne i wskazuje na coś bardzo ważnego, ale z biegiem czasu będę to też rozpakowywał i wyjaśniał jeszcze bardziej. Mianowicie, dlaczego ważne jest to, aby rozumieć i znać mechanizmy obronne. Nie tylko mechanizmy obronne ego, to jak pokazywał to Freud, tak jak niektórzy psychologowie to opisywali, nadal opisują, ale również z punktu widzenia filozofii oraz z punktu widzenia duchowości, ponieważ nasza psychika kształtuje naszą percepcję rzeczywistości. Nie ma rzeczywistości bez naszej psychiki. Gdy mamy świat, doświadczenie, świadomość, istnienie samo w sobie, musi być coś oddzielne od tego, żeby mogło to postrzegać i dokonywać interakcji względem tego. My się umawiamy względem siebie, że za tą świadomość tego, jak funkcjonuje nasze doświadczenie, tak? Odpowiedzialni jesteśmy my, czyli ja, ty, każdy z nas osobna. I że my, jako to ja, scentralizowane ja, mamy nad tym kontrolę i potrafimy tym zarządzać.
ale gdy zaczyna się praktykę uważności albo medytacji, albo zaczyna się studiować różne nurty duchowe, można dostrzec, że tego kontrolera ja tak naprawdę nie ma. I troszeczkę absurdalne jest powiedzieć, że w nieskończonej rzeczywistości, gdzie jest nieskończoność możliwości, nieskończoność założeń i rozróżnień, że w tym wszystkim siedzi sobie takie jedno ja, które ma nad tym wszystkim kontrolę. Z punktu widzenia psychologicznego umawiamy się też, że to ja weźmiemy sobie jako coś umownego i przypiszemy temu wartość odpowiedzialności i granic, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby mieć poczucie kontroli. I właśnie to ja jest odpowiedzialne za to, jakie mechanizmy obronne używamy. Freud opisywał to mechanizmy obronne ego i opisał całkiem sporo tych mechanizmów, one z biegiem czasu zaczęły ewoluować. Jeżeli będziecie studiować jakieś literaturę psychologiczną, to możecie dostrzec wiele różnych punktów widzenia na to. Myślę, że osoba, która bardzo głęboko w tym siedzi, w pewnym sensie może się nawet i śmiać z niektórych założeń czy dystynkcji między na przykład osobowością a światem, bo w rzeczy samej jest to bardzo umowna kwestia. Coś możemy nazwać tak, za chwilę możemy zmienić kontekst tego, przeramować, opierając się o jakieś inne teorie i będziemy mieli całkowicie inne wnioski, więc ta pewnego rodzaju płynność między koncepcjami i percepcjami umożliwia nam pewnego rodzaju wybór tego, jak chcemy postrzegać świat, ale jednocześnie pozostawia nas bez wyboru, bo nie możemy też w nieskończoność dokonywać rozróżnień między światem, tak? Między różnymi interpretacjami świata. Musimy w pewnym momencie się skoncentrować i coś wybrać. I powiedziałem, że pozostawia nas to bez wyboru, bo ostatecznie nie wiesz, co decyduje o tym, co wybierasz. Jest coś w tobie, co nagle klika i masz takie poczucie, o wow, to wybieram, no i to wybierasz. I dlatego znajomość mechanizmów obronnych jest tutaj ważna, żebyś wiedział, jakimi się posługujesz na co dzień i które dominują w twojej rzeczywistości, które dominują w twojej głowie. Dla niektórych osób będzie to racjonalizacja, taki powszedni mechanizm obronny, gdzie zaczynamy sobie usprawiedliwiać nasze mechanizmy funkcjonowania, nasze zachowania, zaczynamy dopisywać sobie opowiadanie do wszelkiego typu rzeczy, które robimy w życiu. Czyli przykładowo, jadę samochodem, jadę 20 km na godzinę szybciej niż wskazuje na to znak drogowy, ale ja mam historię w głowie pod tytułem, no co się będę tak wlekł na tej drodze, kiedy mogę jechać szybciej, nie? Albo sięgam po papierosa i palę papierosa, dopowiadając sobie do tego historię, że ten papieros mi nie zaszkodzi, bo w sumie to trzeba na coś umrzeć. Tego typu historie opowiadamy sobie cały czas. Ja nawet mam historię dotyczącą tego, dlaczego chcę nagrać to wideo i uważam to za ważne przemyślenie, ponieważ uważam, że taka umiejętność rozróżniania mechanizmów sprawia, że zaczynamy być bardziej autorefleksyjni. I to cechuje osoby, które dążą do samorealizacji, które dążą do rozwoju osobistego, które chcą po prostu czegoś więcej w życiu. Te osoby kwestionują mocno siebie, mocno swoje własne mechanizmy i bardzo mocno kwestionują swoje mentalne filtry. Osoby, które tego nie robią, no ciągle powtarzają te same wzorce, ciągle powtarzają te same problemy, te same błędy, ciągle wpadają w te same pułapki emocjonalne, ciągle odtwarzają tą samą płytę na nowo i nie przyglądają się sobie. I też są dość zamknięte, jeżeli chodzi o kontemplację tych tematów oraz otwartość w komunikacji z innymi ludźmi. Bo ludzie często są czarno-biali w swoim myśleniu, ulegają stereotypom, nie kwestionują tych stereotypów i to, co usłyszeli ze świata, to gdzieś tam telewizja powiedziała, ktoś tam z rodziny, no to biorą to za pewnik i tyle, nie? Siema na rapaja, idę dalej, jakby mam wywalone. To jest moje pudełko, więcej nie muszę wiedzieć. I to jest o tyle niebezpieczne, przynajmniej dla mnie, z punktu widzenia ewolucji naszego gatunku, bo jeżeli będziemy tak funkcjonować, no to po prostu jakby te zmiany, których oczekujemy na świecie, one będą wydarzać się moim zdaniem dużo wolniej niż mogłyby być. A nawet jeżeli będą się wydarzać te zmiany czy transformacje, zawsze będzie w tym pewnego rodzaju zawarty opór czy dysonans między osobami, które dążą do samorealizacji, a tymi, które tego nie robią. I wiecie, chcemy tego czy tego nie chcemy, nie? To tworzy trochę taki podział wśród ludzi na tych, którzy się uświadamiają
i rozwijają, a tych, którzy tego nie robią. Spodziewam się, że osoby, które mnie oglądają, to są osoby, które raczej dążą do rozwoju osobistego, rozwoju świadomości i rozwoju duchowego. Nie poświęcalibyście czas na oglądanie mnie, gdybyście tego nie mieli gdzieś w swoim światopoglądzie, czy w swojej racjonalizacji, tak? Mógłbym tak powiedzieć. Aczkolwiek, no, to jest zawsze kwestia umowna tego, co racjonalizujemy i o czym sobie opowiadamy. To wideo to będzie raczej wstęp do czegoś, co będę zaczynał teraz. Chcę wrócić do nagrywania tematów, które dla mnie szczególnie są ważne i są dość głębokie i dotykają właśnie tych kwestii mechanizmów, które najbardziej wpływają na naszą percepcję rzeczywistości. I ja też poprzez te nagrania będę te tematy analizował i też rozpakowywał, ale też kontemplował. Więc to będzie połączenie trochę freestylu z moją wiedzą, z różnymi doświadczeniami, z różnymi przekonaniami. Będzie to coś, co będzie ewoluować i transformować się z czasem. Tak myślę. Bo w tej chwili czuję, że pojawia się w moim życiu przestrzeń do tego, żeby wrócić do nagrywania. I widzę z perspektywy czasu, przez te wszystkie lata, gdy nagrywałem filmy na YouTube, co takiego jest tutaj szczególnie ważne dla mnie. Co takiego ja chciałbym przekazać. I to jest właśnie ta zdolność do utrzymywania rzeczy w perspektywie, ale też wyciągania z tego mądrości. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę. W przyszłości będę nagrywał kolejne odcinki dotyczące mechanizmów obronnych, mechanizmów ego, schematów, funkcjonowania umysłu i będziemy sobie powoli to wszystko rozpakowywać. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.